Cześć, tu Ernest! Wiecie jak to jest, co każdy start sezonu potrzeba kilku dni, a czasem nawet tygodni, aby odkryć wszystkie sekrety, które zostały poukrywane na odświeżonej wyspie. W tym filmiku przekażę wam kolejną garść ciekawostek, a następnie znowu poruszymy temat nowych broni i wycieków. Na początek dobra wiadomość. Nowy pakiet startowy już ruszył w świat. Zawiera on zestaw Iris i 600 fodolców. Kosztuje 2 dychy. Okej, przejdźmy dalej. Temat ciekawostek, zacznijmy od wyspy startowej. Okazało się, że na wyspie startowej skrywa się jeszcze jedna podziemna baza. Jest do niej tylko jedno wejście przez wentylację w tym oto miejscu. Pojawia się tu jednak mały problem. W zwykłych trybach najzwyczajniej nie ma czasu, żeby to miejsce zwiedzić. Z pomocą przychodzą powtórki i tryb laboratorium. Możemy tutaj w spokoju zwiedzić tą miejscówkę. Nie jest ona za duża. Szczerze mówiąc, to jest bardzo mała. Nie ma nawet stąd wyjścia. Wejście przez wentylację to bilet w jedną stronę. No chyba, że macie macy. Ta teczka ujawnia nam, że ta baza należy do Alter. Jak już zwiedzamy mapy, to rzućmy okiem jeszcze raz na ten oto domek. Okazało się, że regał z książkami odgrywa rolę drzwi. Posłuchajcie sami. Wydaje z siebie nawet ten sam dźwięk, co zwykłe drzwi. Na dole jest zebranie misiów. W bazie Ego, niedaleko tego domku, można zobaczyć jeszcze jedną ciekawostkę. Zapraszam do oglądania. Hon, tutaj jest pewien pokój. I to jest taka z pozoru niewinna skrzyneczka, jakie ładne oświetlenie tutaj jest. Ja teraz rzucę monetą. Jak wypadnie dłoń, to otwierasz ty. Jak wypadnie Midas, otwieram ja. Dobra. Rzucamy. Dłoń, 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 dłoń. I co wypada? Yeah! Dłoń. Okej, to otwierasz. No to czyń honory, Holm. To żegnaj. Search. Aha! O cholera! Tak, ta skrzynka w bazie jego przy piszczącej puszczy to pułapka. Po otworzeniu jej spadamy do dołka, gdzie czekają na nas 3 wcelowane wieżyczki. Tak przy okazji dam znać, że w takich strzeżonych miejscach, mając założony kamuflaż, możecie natychmiastowo otworzyć skrzynki wymagające skanu, jeśli przyładujecie swoją broń podczas skanowania. Chciałbym jeszcze poruszyć temat tego oto drzewa, które było widoczne na zwiastunie tego sezonu. Jest tutaj kilka bardzo fajnych nawiązań do fabuły Fortnite. W tym przekreślonym serduszku są wyróżnieni drift i bombowe barwy. Dla tych, co nie wiedzą, to w 5. sezonie na ekranach wczytywania pokazano, że drift i bombowe barwy bardzo się lubili. Jestem ciekaw, czy to ktoś z tej pary zakończył ten związek, czy może ktoś, kto jest zazdrosny? Tutaj za to jest wzmianka o 7 przybyszów. 3 sylwetki już znamy, a kim jest reszta? Nie wiadomo. A tutaj kolejny wątek miłosny. Lewiatan i dżunglowa Ramirez odgrywali rolę w filmie, który był kręcony w 4. sezonie. Z tego co widać, to prawie się pocałowali. To jest Deadpool, dabujący pies, protest przeciwko jedzeniu paluchów rybnych i ćma. Nadeszła pora na kilka protipów. W moich obu pierwszych filmikach na temat tego sezonu zapomniałem wspomnieć o tym, że teraz można oznaczać powalonych graczy i przeciwników, i członków drużyny. Ten znacznik podąża za powaloną osobą i świeci się nawet, gdy powalona osoba się rozsypie. To dobry sposób na oznaczenie miejsca, gdzie będzie lód. Drugi protip ma znaczenie tylko w trybie areny. Jeśli znajdziecie wabliki w trybie areny, to rzućcie je do jakiegoś zamkniętego pomieszczenia. Boty z niego nie uciekną, nie zadają żadnych obrażeń. Teraz uwaga, gdy znikną, mogą dropnąć macy. Przynajmniej 50 sztuk każdego z maców. Warto o tym wiedzieć, to darmowe macy do zgarnięcia. Warte uwagi jest też to, że można zdobywać punkty doświadczenia za granie w trybie kreatywnym. To niewielkie ilości. Jeden medal na około 25 minut, który daje tylko 2500 expa, ale to zawsze coś. Jako ostatni protip dla odmiany, jak odebrać to oto graffiti? W skrócie, w hiszpańskojęzycznej społeczności Fortnite rozpoczął się mini-event karnawałowy. Różni twórcy na swoich kanałach rozdają kody na graffiti maski pani Misi. To będzie ciężkie do zdobycia, ale każdy z nas ma szansę na zdobycie tego oto graffiti. Jest ono za obejrzenie przynajmniej 30 minut na streamie na Twitchu jednego z tych twórców 26 lutego. Podano godzinę streama, ale nie podano strefy czasowej. Dlatego jeśli ktoś z was jest chętny zdobyć to graffiti, to polecam włączyć u nich powiadomienia. Jak połączyć konto Fortnite z Twitchem, pokazałem w 43 sekundzie tego oto filmiku. To w sumie tyle z protipów. Następną część filmiku poświęcimy wyciekom. Ale najpierw małe wprowadzenie. W trybie laboratorium jest oddzielna pula broni. Można tu znaleźć przeróżne stare gadżety, których już nie ma w zwykłych trybach. Ale co ciekawe, występuje tutaj też złoty sztucer. Złoty sztucer zadaje aż 100 punktów obrażeń w ciało. Nie sądzę, aby kiedykolwiek trafił do zwykłych trybów.
ale do trickshotów i zabawy jest idealny. Ponadto Lucas7 Yoshi w plikach gry na początku tego sezonu doszukał się takiej oto nowej zabawki, która według, no, plików gry ma być dodana do trybu laboratorium. Nie znamy szczegółów jej działania. Jej nazwa zdradza nam, że będzie to jakaś broń elektryczna. Może coś na wzór Zapotlona? Zobaczymy. Fire Monkey za to doszukał się wzmianki o przynośnym urządzeniu do kamuflażu. To już by weszło do klasycznych trybów. Dzięki temu gadżetowi moglibyśmy się przebrać w inny strój bez potrzeby wchodzenia do budki telefonicznej. Szczegóły działania i tego, czy w ogóle wejdzie, są nieznane. Poza tym już w grze na wyspie, w warsztacie Tientiny, jest prototyp jakiegoś działa. Co to takiego może być? Przypomina mi to wyrzutnie rakiet albo jakiś railgun? Co ciekawe, w pokoju obok, na wystawie jest jakaś inna kosmiczna broń. Ta broń już jest w RS. Poza tym to nawet w menu, w zakładce karnetu bojowego, tuż przy wyzwaniach dziennych, są zdjęcia broni, których w grze nie ma. Jest tutaj m.in. rakieta kierowana. Była ona kiedyś w grze. Jak sama nazwa wskazuje, była to wyrzutnia rakiet, którymi mogliśmy sterować. Możliwe, że ten gadżet wróci do zwykłych trybów. Co do tego pistoletu maszynowego, już mam małe wątpliwości. Siedzi w plikach gry już od bardzo dawna, pojawił się już kiedyś w grze, ale przez pomyłkę, a teraz w grze jest ten oto pistolet, który działa bardzo podobnie, tylko ma mniej amunicji. To jest albo tylko ciekawostka, albo zapowiedź. Czas pokaże. Wracając do tematu kopania w plikach gry, to Skin Tracker doszukał się w plikach gry w zmianek o nowym pakiecie Legend. Ten pakiet Legend byłby o tematyce Siorba i zawierałby siorbane wersje tych oto trzech skinów. Niestety na ten moment nie da się niczego podejrzeć, jeśli chodzi o ten pakiet. W tle teraz lecą różne koncepty siorbanych skinów. Siorb to siorb, jest jasno-niebiesko-zielony. Mowa o skinach, to dodam jeszcze informację o tym, że według Fire Monkey'ego wyzwania Deadpoola będą mogły mieć aż 9 tygodni. No to trochę długo. Wróćmy do zakładki z karnetem bojowym. Na pewno wielu z was, chociaż na moment, przykuło swoją uwagę na ten oto ekran. Już wkrótce, co to może być? Słuchajcie, według mnie na tym monitorze za jakiś czas każdy gracz będzie mógł wybrać stronę duchów lub cieni. Wtedy na żywo na tym ekranie byłby aktualizowany wyznacznik tego, ile procent jest po której stronie. Wynik tej rekrutacji mógłby mieć wpływ na fabułę Fortnite. Możliwe, że to my zdecydujemy, kto ma rządzić wyspą. W plikach gry jest kilka typów pomagierów, których w grze jeszcze nie ma. Oczekujcie nowych Bass Alter i Ego. Fire Monkey w plikach gry doszukał się nawet wzmianki o naparzance, w której toczyłby się pojedynek między Alter a Ego. Ale na ten moment to tylko pojedyncza linijka tekstu. Którą stronę byście wybrali? Ja dołączę do drużyny duchów. Na koniec, błąd. Do gry powrócił błąd z tyrolką, o którym mogliście usłyszeć w poprzednim sezonie. Woda w miejscówce grota jest na tyle blisko tyrolki, że możemy wykonać ten oto trik. Jeśli użyjemy tyrolki dokładnie w momencie, gdy skoczymy do wody, staje się to. Oby to szybko naprawili. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.